powiatu w Opatowie w szóstej kadencji. Jako radny najstarszy wiekiem mam zaszczyt przewodniczyć dzisiejszym obradom sesji do czasu wyboru przewodniczącego rady i przekazania mu przewodnictwa. Na wstępie chciałbym wszystkich Państwa powitać oraz osoby przybyłe na dzisiejsze obrady. Dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie postanowienia komisarza wyborczego w Kielcach 4 pana Piotra Świerczyńskiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu w Opatowie w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Opatowie wybranych w wyborach do rad powiatów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku. Treść postanowienia otrzymali Państwo drogą elektroniczną. Przypominam Państwu, że dzisiejsza sesja i każda nasza kolejna w tej kadencji będą transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zgodnie z artykułem 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Witam serdecznie przybyłą publiczność, witam wszystkich gości. Szczególnie serdecznie witam komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Sylwestra Kochanowicza. Witam komendanta Policji Powiatowej w Opatowie, inspektora Ryszarda Komańskiego. Witam wójta gminy Lipnik, Andrzeja Żądziela. Witam burmistrza miasta i gminy w Opatowie, Grzegorza Gajewskiego. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego porządku naszych obrad. W tym punkcie nastąpi wręczenie przez przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Opatowie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. W dniu dzisiejszym gościmy przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej pana Marcina Cecota. Wspólnie z nami miał uczestniczyć również komisarz wyborczy w Kielcach 4 pan Piotr Świerczyński. Niestety z powodu zajęć nie mógł przybyć na nasze dzisiejsze spotkanie. Realizując nasz porządek obrad, proszę pana mecenasa Marcina Cecota, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w Opatowie, o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Przekazuję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak zanim może przejdę do wydania zaświadczeń, to chciałbym w takiej bardzo skrótowej formie przedstawić Państwu informacje o wynikach wyborów do Rady Powiatu w Opatowie. Otóż w dniu 21 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe. Powiatowa Komisja Wyborcza w Opatowie potwierdziła w protokole wyborów do Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 października 2018 roku, iż otrzymała 54 protokoły głosowania z 54 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych i uwzględniając liczbę głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy i kandydatów, ustaliła, że mandat radnego Rady Powiatu w Opatowie uzyskali następujący kandydaci według kolejności alfabetycznej: Bławat Aneta Bożena, Kasińska Barbara Jadwiga, Stanek Tomasz Rafał, Wolański Maciej, Rozczypała Adam Bronisław, Wołterz Zbigniew Jarosław, Słowik Wiesława Grażyna, Jalowska Małgorzata Barbara, Żółtek Kazimierz Stanisław, Frejlich Alicja, Włodarczyk Bogusław, Dwojak Jacek Daniel, Majcher Wojciech Kazimierz, Gajek Andrzej Zbigniew, Kornacka Bożena Danuta, Rodek Wacław Stanisław oraz Łuba Mędyk Agnieszka. Liczba obsadzonych mandatów 17. Proszę Państwa, zgodnie z artykułem 449, w związku z artykułem 450 ustawy z dnia 5 stycznia Kodeks Wyborczy, Powiatowa Komisja Wyborcza, którą ja dzisiaj reprezentuję, wydaje radnym zaświadczenie o wyborze. Celem zadośćuczynienia przytoczonym przeze mnie przepisom wydam Państwu teraz zaświadczenia o wyborze, a radnym gratuluję wyboru i życzę owocnej pracy podczas całej pięcioletniej kadencji. Pierwsze zaświadczenie dla pani Bławat Anety Bożeny.
pan Wojak Jacek Daniel. Pani Frejki Halicja. Pan Gajek Andrzej Zbigniew. Pani Jalowska Małgorzata Barbara. Pani Kasińska Barbara Jadwiga. Pani Kornacka Bożena Danuta. Pani Łuba Mędyk Agnieszka. Pan Majter Wojciech Kazimierz. Pan Rodek Wacław Stanisław. Pan Rozczypała Adam Bronisław. Pani Słowik Wiesława Grażyna. Pan Staniek Tomasz Rafał. Pan Włodarczyk Bogusław. Pan Wolański Maciej. Pan Wołtyrz Zbigniew Jarosław. Pan Żółtek Kazimierz Stanisław. Dziękuję panu przewodniczącemu za wręczenie zaświadczeń. W imieniu wszystkich chciałbym złożyć podziękowanie za pracę włożoną w komisję wyborczą i sprawne przeprowadzenie wyborów samorządowych. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu naszych obrad. To jest złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Opatowie. Każdy z państwa w materiałach na dzisiejsze posiedzenie otrzymał treść ślubowania. Proszę o jego przygotowanie. Treść zostanie również wyświetlona na ekranie. Jednocześnie zaznaczam, że ślubowanie niezgodne z treścią przewidzianą w artykule 20 ustawy o samorządzie powiatowym należy uznać za nieważne, skutkiem czego musi być ono powtórzone. Zatem proszę, aby każdy z radnych wstał i złożył ślubowanie zgodnie z obowiązującą treścią. Z uwagi na podniosłość realizowanego punktu obrad, proszę o wprowadzenie sztandaru powiatu opatowskiego.
muszę, pozwolę sobie jako pierwszy złożyć rotę ślubowania, a następnie będę odczytywał po kolei z imienia i nazwiska radnych, prosząc o to samo. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. A teraz proszę radnych. Pani Aneta Bożena Bławat. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Jacek Daniel Wojak. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję. Dziękuję. Pani Alicja Frejlich. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż. Dziękuję. Pani Małgorzata Barbara Jalowska. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pani Barbara Jadwiga Kasińska. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pani Bożena Danuta Kornacka. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pani Agnieszka Łuba-Mędyk. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Wojciech Kazimierz Majcher. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej. Tak i dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Wacław Stanisław Rodek. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż. Dziękuję. Pan Adam Bronisław Rozszczypała. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki
wobec narodu polskiego, przed suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pani Wiesława Grażyna Słowik. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Tomasz Rafał Staniek. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Bogusław Włodarczyk. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję. Dziękuję. Pan Maciej Wolański. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak uchwalił Bóg. Dziękuję. Pan Zbigniew Jarosław Wołcerz. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Kazimierz Stanisław Żółtek. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Proszę o wyprowadzenie sztandaru powiatu opatowskiego. Dziękuję Państwu. Informuję, że teraz wszyscy możemy rozpocząć wykonywanie spoczywających na nas zadań, gdyż do czasu zgłoszenia ślubowania uzyskane przez nas mandaty radnych pozostawały de facto w zawieszeniu. Od tej pory zyskaliśmy uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków. Uznaję, że przyjęcie przez radnych praw i obowiązków wynikających z treści ślubowania. Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu obrad. Kolejnym punktem naszych obrad jest stwierdzenie prawomocności obrad, inaczej kworum. Przystąpimy do elektronicznej weryfikacji obecnych radnych uczestniczących w sesji. Proszę Państwa wszystkich o zalogowanie się do systemu. Celem potwierdzenia obecności, sprawdzenia listy obecności. Logowanie oczywiście odbywa się za pomocą terminali, które Państwo wszyscy otrzymali.
Stwierdzam, że uprawnionych jest 17 osób, 17, 15 się jeżeli komuś wyświetla zaludni się, to znaczy, że trzeba przycisnąć ten przycisk. Panowie i panowie, dlaczego? Są nowe urządzenia. Za lat myślę. Wiesława, proszę wcisnąć jeszcze raz powtórnie. Jest, jest. Uprawnionych 17, obecnie 17, czyli mamy kworum. Możemy podejmować uchwały. Przechodzimy do realizacji następnego punktu, to jest 5. punktu porządku naszych obrad. W tym punkcie przedstawiam Państwu porządek obrad. Porządek obrad pierwszej sesji Rady Powiatu w Opatowie został ustalony przez pana Piotra Świerczyńskiego, komisarza wyborczego w Kielcach. Przepraszam bardzo. Tak. Państwo wybaczą, ale jestem pierwszy raz w tej roli. Czyli punkt 5. Wybór sekretarza sesji. Chciałbym w tym miejscu zaproponować, by wzorem lat ubiegłych obowiązki sekretarza sesji pełniły osoby, które są zatrudnione w Starostwie Powiatowym w Opatowie w Wydziale Organizacji i Nadzoru. Tą funkcję do tej pory zwyczajowo pełniły te osoby, w związku z tym nie ma potrzeby zatrudniania, angażowania któregokolwiek z nas radnych w tą osobę, w tą funkcję. Jeżeli Państwo się zgadzają na to, proponuję, by pani Justyna Zdyb i pani Ewa Masterna spełniły tą rolę. Rolę, którą pełnią już od dawna. Jeśli będzie taka wola radnych, oczywiście będziemy nad tym głosować. Jeśli nie widzę sprzeciwu, głosujemy nad przedstawioną propozycją przeze mnie. No, głosujemy też za pomocą terminali. Czy już możemy głosować? Nie, nie. Głosujemy na tak, wciskając zielony, na nie, wciskając czerwony, ewentualnie wstrzymujemy się głosu. Jeszcze nic się nie głosujemy w tym momencie tylko na propozycją sekretarza sesji. Głosujemy za pomocą terminala. Czyli jesteśmy za zielonym. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za głosowało 17, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. W związku z tym sekretarzem dzisiejszej sesji zostały wybrane panie Justyna Zdyb i Ewa Masterna. I teraz możemy przejść do punktu 6. Przedstawienie porządku obrad.
Przepraszam Państwa za to małe zamieszanie. Porządek pierwszej sesji Rady Powiatu w Opatowie został ustalony przez pana Piotra Świercińskiego, komisarza wyborczego w Kielcach 4. Porządek ten wygląda następująco. Otwarcie przez radnego seniora pierwszej sesji Rady Powiatu w Opatowie. Wręczenie przez przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Opatowie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Opatowie. Stwierdzenie prawomocności obrad, kworum. Wybór sekretarza sesji. Przedstawienie porządku obrad. Punkt 7. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie. Punkt 8. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie prowadzenia sesji od radnego seniora. Punkt 9. Wybór wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie. Punkt 10. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Powiatu w Opatowie. Informuję, że jesteśmy obecnie w trakcie realizacji już 6. punktu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, propozycje do przedstawionego porządku obrad? Proszę bardzo, radny Tomasz Staniel. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam wniosek formalny zgodnie z artykułem 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym o rozszerzenie porządku obrad o 4 punkty. Czyli wybór, punkt pierwszy, wybór starosty opatowskiego 6. kadencji, wybór wicestarosty 6. kadencji, wybór członków zarządu powiatu w Opatowie 6. kadencji, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starości opatowskiemu 6. kadencji. Jednocześnie informuję, że projekt uchwał wraz z uzasadnieniami zostały opracowane i przedłożone w Biurze Rady, które pracownicy w tej chwili można już bardzo proszę rozdać. Te punkty będą obowiązywały, tutaj Pani Przewodnicząca proponuje, od 9 do 12 rozszerzenia. Otrzymali Państwo projekt ustawy i w tej chwili musimy dokonać przegłosowania tego projektu ustawy. Kto jest z Państwa za rozszerzeniem przedstawionego porządku obrad o 4 dodatkowe punkty? Przystępujemy do przeprowadzenia głosowania jawnego za pomocą terminali, który każdy z Państwa ma przed sobą. Przypominam, że głosując za, przyciskają Państwo przycisk zielony, głosując przeciw, przycisk czerwony, wstrzymują się od głosu przycisk żółty. Po zakończeniu głosowania przez Państwa wyniki zostaną wyświetlone na tablicy. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy nad punktem rozszerzenia porządku obrad o 4 dodatkowe. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za zagłosowało 17, nie było nikogo przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. W tej chwili przeczytam Państwu obowiązujący w związku z tym, że ta uchwała została przegłosowana, obowiązujący porządek obrad dla nas. Będę czytał od początku. Otwarcie przez radnego seniora
pierwszej Rady Powiatu w Opatowie, wręczenie przez przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Opatowie nowo wybranych radnych zaświadczeń o wyborze. Punkt trzeci, złożenie ślubowania przez radnych Radą Powiatu w Opatowie, stwierdzenie prawomocności obrad, wybór sekretarza sesji, przedstawienie porządku obrad. Punkt szósty, wybór przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie. Punkt siódmy, przejęcie przez przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie prowadzenia sesji od radnego seniora. Punkt ósmy, wybór wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie. Punkt dziewiąty, wybór starosty opatowskiego szóstej kadencji. Punkt dziesiąty, wybór wicestarosty szóstej kadencji. Punkt jedenasty, wybór członków zarządu powiatu w Opatowie szóstej kadencji. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia staroście opatowskiemu szóstej kadencji. Punkt 13. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Powiatu w Opatowie. Tak wygląda aktualny po rozszerzeniu projekt sesji Rady. W tej chwili musimy jeszcze przegłosować cały obowiązujący nas w tej chwili projekt. Głosowaliśmy tylko wcześniej nad rozszerzeniem. Teraz będziemy głosować, czy ten zaproponowany przeze mnie porządek obrad Państwo przyjmują. Przystępujemy do głosowania za pomocą terminali. Głosujemy w taki sam sposób jak poprzednio. Jeszcze nie. Głosowanie zakończone. Za głosowało 17 osób, przeciw nikt, wstrzymało się, nikt się nie wstrzymał. Oświadczam, że przyjęty porządek obrad został taki, jak Państwo głosowali, czyli rozszerzamy porządek obrad o 4 dodatkowe punkty. W związku z tym przechodzimy w tej chwili do następnego punktu, czyli punktu 7. Wybór przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie. Czy proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie. Pan Tomasz Kanik, radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam kandydaturę Wacława Rotka, radnego Wacława Rotka. Dziękuję bardzo. Czy wyraża pan Rodek, radny Rodek, zgodę? Wyraża zgodę. Panie Przewodniczący. Jeszcze jest, rozumiem. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym zgłosić wniosek formalny. Zgodnie z artykułem, z paragrafem 36 ust. 5 Statutu Powiatu Opatowskiego o przeprowadzenie wszystkich głosowań tajnych podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Opatowie, aby głosowania tajne były przeprowadzone za pomocą komisji skrutacyjnej. Więc wnoszę też o powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie w sposób tradycyjny tych głosowań. Dziękuję bardzo. W sytuacji, kiedy został zgłoszony taki wniosek, musimy ten wniosek przegłosować. I głosujemy w tej chwili nad wnioskiem o przeprowadzenie wszystkich głosowań tajnych za pomocą kart do głosowania, czyli w sposób tradycyjny. Ale nad tym wnioskiem głosujemy oczywiście za pomocą terminali. Mamy taką prośbę, proszę się informować, że możemy terminale włączyć, bo część nas zawsze już może.
Za wnioskiem głosowało 11, jestem przeciw 6, wstrzymałem, nikt się nie wstrzymał. Wyniki głosowania, wniosek został przegłosowany. Będziemy następne głosowania odbywać w sposób tradycyjny, czyli za pomocą kart do głosowania. W związku z tym kandydatura, która została zgłoszona na przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie, pana Wacława Rotka, będzie też głosowana w sposób tajny i tradycyjny, czyli za pomocą kart do głosowania. W związku z tym, że będziemy głosować metodą tradycyjną, musimy powołać komisję skrutacyjną. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi wszystkie głosowania tajne na dzisiejszej sesji. Przypominam, że zgodnie z paragrafem 36 ust. 5 Statutu Powiatu Opatowskiego głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych w liczbie 3-5. Prosimy o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Żółtek Kazimierz. Alicja Prejnik. Maciej Wolański. Dziękuję bardzo. Są 3 zgłoszenia. Czy jeszcze ktoś? Można wypinać. Może pani, może jeszcze rozszerzymy, czy tylko 3 osoby? No? Można zgłaszać, przeczytałem, można zgłaszać jeszcze kandydatów. 3-5 do komisji skrutacyjnej. W tej chwili mamy zgłoszenie 3 kandydatów. Jest możliwość zgłoszenia jeszcze 2. Rozumiem, że komisja skrutacyjna będzie składała się z 3 osób. Jeszcze muszę wymóg formalny zapytać, czy osoby, które zostały zgłoszone, wyrażają zgodę na to, żeby pełnić funkcję członka komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Przepraszam, na chwilę muszę z natury prawnej dokonać małej konsultacji z obsługą. Mały wymóg formalny, którego nie dopełniłem. Muszę zapytać jeszcze, czy jest jeszcze inny kandydat na przewodniczącego Rady. Ja pozostawiłem czas, natomiast nikt w tym czasie się nie został zgłoszony, ale wymóg jest taki, muszę to zrobić, zapytać jeszcze. Jeszcze dlatego powtarzam pytanie, czy jest jeszcze inny kandydat na przewodniczącego Rady Powiatu. W tej chwili mamy zgłoszonego 1. Nie widzę, w związku z tym uznaję, że więcej kandydatów nie ma. I w tym momencie możemy przejść do
powołania komisji skrutacyjnej. Kto z Państwa jest za powołaniem komisji skrutacyjnej w tym składzie? Będziemy głosować za pomocą terminali. Głosowanie zakończone. Za zagłosowało 17 radnych, przeciw nikt wstrzymujący się również nie ma. W związku z tym komisja skrutacyjna będzie obradować w tym składzie. Komisja skrutacyjna przeprowadza procedurę wszystkich głosowań tajnych na dzisiejszej sesji. Dziękuję. Skład osobowy komisji skrutacyjnej został wybrany. Poproszę komisję o udanie się za parawan celem ukonstytuowania się, czyli dokonania wyboru spośród składu przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Paragraf 36 ustęp 5 statutu i przygotowanie kart do głosowania. Proszę bardzo. Mogę zabrać głos? Bardzo proszę. Powiedział Pan, że komisja skrutacyjna będzie w tym składzie obradowała we wszystkich głosowaniach tajnych. Tajnych, tak. Ja rozumiem, że jeśli ktoś z komisji będzie kandydował na wiceprzewodniczącego, automatycznie będzie wyłączony z komisji skrutacyjnej. Tak. Tak, tak, tak. Dlatego no, nie, to już jest przesądzone, czy? Tak, no, jest jeśli, przesądzone. Jeśli przyjął zgodę, by być członkiem komisji skrutacyjnej radny, jeśli wyraził taką zgodę, no w sposób automatyczny dokonał takiego wyboru. Ale jeśli ja to nie zorientowałem, to proszę prowadzić. Proszę bardzo komisję skrutacyjną o udanie się za parawan. Uchwały przez Radę Powiatu w Opatowie.
Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przystąpienie do przeprowadzenia głosowania tajnego przy użyciu kart do głosowania, ale wpierw proszę o wskazanie zasad głosowania, aby radni zostali z nimi zapoznani przed przystąpieniem do głosowania. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przeprowadzimy głosowania Przewodniczącego Rady Powiatu Matowskiego. Przedstawię informację o sposobie przeprowadzenia głosowania. Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak X w kratce oznaczonej słowem TA pod nazwiskiem kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak X w kratce oznaczonej słowem NIE pod nazwiskiem kandydata. Chcąc się wstrzymać od oddania głosu, należy zaznaczyć X w kratce oznaczonej słowem wstrzymuję się od głosu pod nazwiskiem kandydata. Postawienie znaku X więcej niż jednej kartce albo niepostawienie znaku X. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje kandydat, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie danych głosów. To znaczy, że przeciwny i wstrzymujący się, na przykład jeśli oddano 17 głosów ważnych na kandydata, wówczas kandydat musi uzyskać 9 głosów za, aby został wybrany.
razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów. Nadzwędną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów. Zaznacza się, że karty wyjęte z urny niesporządzone przez komisję skrutacyjną są kartami nieważnymi. Karty całkowicie przydatne komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę o rozdanie kart do głosowania. Przystąpimy do głosowania. Radni dokonali aktu głosowania. W związku z tym proszę komisję skrutacyjną o dokonanie obliczeń oddanych głosów. Proszę.
Thank you.
Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Kazimierza Żółtka o odczytanie protokołu z głosowania na wybór przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie szóstej kadencji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie szóstej kadencji. Sporządzony w dniu 21 listopada 2018 roku przez Komisję Skrutacyjną uwzględnioną na podstawie paragrafu 36 ust. 4 Statutu Powiatu Opatowskiego podczas pierwszej sesji Rady Powiatu w Opatowie szóstej kadencji. Skład Komisji Skrutacyjnej. Radny Kazimierz Żółtek, radna Alicja Frejlich, radny Maciej Polański. Przed przystąpieniem do zadań zgodnie z paragrafem 36 ust. 5 Statutu Powiatu Opatowskiego wybrano ze swojego grona przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, którym został Kazimierz Żółtek. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co następuje. Ustawowy skład Rady stanowi 17 radnych. W pierwszej sesji Rady Powiatu Opatowie szóstej kadencji uczestniczy 17 radnych. Przygotowano 17 kart do głosowania, opatrzonych pieczęcią Rady zgodnie z liczbą radnych, którzy podpisali listę obecności. Wydano 17 kart do głosowania, pozostało niewydanych 0 kart do głosowania. Do wyboru na przewodniczącego Rady Powiatu Opatowie zgodnie z artykułem 14 ust. 1 ustawy dnia 5 czerwca 1998 roku w samorządzie powiatowym Dziennik Ustaw 2018 roku pozycja 995 z późniejszymi zmianami zgłoszono radnego Wacław Rodek. W głosowaniu tajnym uczestniczyło poprzez rzucenie do urny kart do głosowania 17 radnych. Komisja Skrutacyjna po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Wyjęto 17 kart ważnych. Wyjęto 0 kart nieważnych. Na kandydata Wacław Rodek oddano następującą liczbę głosów. 17 głosów ważnych, w tym za 11, przeciw 6. Przewodniczącego Rady Powiatu. Nie podlega ona przegłosowaniu, gdyż jej treść została ustalona w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 46 przez 2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 listopada 2018 roku. W sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie szóstej kadencji. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Urzędowy z 2018 roku, pozycja 995 z późniejszymi zmianami oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wybór pana Wacława Rodka na przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie w szóstej kadencji. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W
Podpisano Andrzej Gajek, radny najstarszy wiekiem prowadzący obrady pierwszej sesji Rady Powiatu w Opatowie szóstej kadencji. Dziękuję bardzo. Proszę o wybranego w tej chwili głosowaniu przez Państwa przewodniczącego Rady Powiatu o zajęcie mojego miejsca. Moja rola w tym momencie dobiega końca. Rady Powiatu w Opatowie. W statucie jest chyba dwóch wiceprzewodniczących Rady i proszę o zgłaszanie kandydatów. Głosowanie jest tajne oczywiście. Zgłaszam Panią Bożenę Kornacką na wiceprzewodniczącą. Czy Pani Bożena wyraża zgodę? Tak. Tak, proszę. Zgłaszam Adama Ruszczuka. Ciekawe, wyrażam. No dziękuję. Proszę komisję skrutacyjną do przystąpienia. Czy są inne kandydatury? Czy są inne kandydatury? No myślę, no proszę bardzo. Nie ma. Nie śmiać. Tylko kiedy gdzie jestem. Proszę drugą panią wsparcia. W takim razie lista kandydatów została zamknięta i proszę komisję skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania. Przedstawić zasady głosowania. Głosowania wiceprzewodniczących wypłynęło dwóch kandydatów, czyli po jednym na każde ze stanowisk. Taką mamy sytuację. Głos można oddać na każdego kandydata na wskazane powyżej stanowisko. Głosując za wyborem kandydata stawi się znak i w kratce oznaczonej słowem tak. Pod nazwiskiem kandydata na wskazane wyżej stanowisko.
po wyborowi kandydata. Stawia się znak X, skracając na czole słowem nie, pod naciskiem kandydata wskazane powyżej stanowisko. Chcąc się wstrzymać, odrzucanie pod poddania głosu należy zaznaczyć X, skracając oznaczonej słowem wstrzymujemy się, pod nazwiskiem kandydata wskazane wyżej stanowisko. Postawienie znaku X więcej niż jednej kratce przy wyborze tego samego kandydata albo nie postawienie znaku X w żadnej skratek tego samego kandydata powoduje nieważność głosu. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje kandydat, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych właśnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. Na przykład, jeśli oddano 17 ważnych głosów na kandydata, wówczas kandydat musi uzyskać 9 głosów za, aby został wybrany. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany głos. W razie nieważystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów. Zaznacza się, że karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, są kartami nieważnymi. Karty całkowicie przetarte, komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Proszę komisję skrutacyjną, przystąpimy do czynności.
Wszyscy już oddali głos. Proszę komisję skrutacyjną do liczenia wyników głosowania. Thank you.
Ale pan jest czysty i pan zostanie odszkodowany. Panie Przewodniczący, czy oficjalnie została ogłoszona przerwa? Nie. Nie, myślę, że zaraz skończą. Zaczynamy, proszę Państwa, jest taka, że jeśli oficjalnie nie została ogłoszona przerwa, czy obrady trwają, to bardzo bym prosił o zapewnienie powagi obrad sesji. Proszę o zachowanie powagi miejsca w sesji. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyborów wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Radowie 6 kadencji, sporządzony w dniu 21 listopada 2018 roku przez Komisję Skrutacyjną wyłonioną na podstawie paragrafu 36 ust. 4 Statutu Powiatu Opatowskiego podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Opatowskiego w Opatowie 6 kadencji. Skład Komisji Skrutacyjnej. Radny Kazimierz Żółtek, Radna Alicja Frejlik, Radny Maciej Polański. Przed przystąpieniem do zadań zgodnie z paragrafem 36 ust. 5 Rady Powiatu Opatowskiego wybrano ze swojego grona przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, którym został Kazimierz Żółtek. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co następuje. Punkt pierwszy. Ustawowy skład Rady stanowi 17 radnych. Punkt drugi. Pierwszej sesji Rady Powiatu Opatowie 6 kadencji uczestniczy 17 radnych. Punkt trzeci. Przygotowano 17 kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady zgodnie z liczbą radnych, którzy podpisali listę obecności. Punkt czwarty. Wydano 17 kart do głosowania. Pozostało niewydanych 0 kart do głosowania. Punkt 5. Do wyboru na dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie zgodnie z artykułem 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 995 z późniejszymi zmianami, w związku z paragrafem 12 ust. 1 Statut Powiatu Opatowskiego zgłoszono radną Bożenę Kornacką, radnego Adama Rozszczypałę. Przepraszam. W głosowaniu tajnym, uczestniczyło poprzez rzucenie do urny kart głosowania 17 radnych. Komisja Skrutacyjna po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Wyjęto 17 kart ważnych. Wyjęto 0 kart nieważnych. Na kandydatkę Bożenę Kornacką oddano następującą liczbę głosów ważnych. 17 głosów ważnych, w tym za 11, przeciw 6. Wstrzymuje się od głosu 0.
na kandydata. Rady Powiatu w Opatowie 6 kadencji. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 995 z późniejszymi zmianami, paragraf 12 ust. 1 statutu powiatu opatowskiego, stanowiący załącznik do ustawy numer 49.39/2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 roku, dziennik urzędowy województwa świętokrzyskiego, pozycja 3362 oraz protokołu komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie uchwala się, co następuje. Stwierdza się wybór na wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opatowie 6 kadencji następujących rady. Pierwsze, panią Bożenę Kornacką, dwa, pana Adama Rozszczypałę. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Proszę wiceprzewodniczących o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym. Przystępujemy. Przystępujemy do punktu 10 porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu, to jest wybór starosty opatowskiego. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Wybory dokonuje się w głosowaniu tajnym przedstawionym kandydatów. Proszę bardzo. Jeśli można, panie przewodniczący. Tak, proszę. Więc chcę zgłosić na starostę opatowskiego następującego kandydata, mianowicie pana Tomasza Stanka. W krótkim uzasadnieniu, jeśli państwo pozwolą, powiem, pan Tomasz Staniek posiada wykształcenie wyższe, był przewodniczącym Rady Miasta w Opatowie, przewodniczącym Rady Powiatu, przepraszam, nie przewodniczącym, ale radnym Rady Powiatu. Był szefem KRUS-u. Ostatnio był doradcą wojewody świętokrzyskiego. Uważam, że wobec powyższego posiada wszelkie predyspozycje na objęcie tego stanowiska z uwagi na to, że ma duże doświadczenie zarówno w administracji, jak i samorządzie. Dziękuję.
Tak, wyrażam zgodę. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. W takim razie lista kandydatów została zamknięta. Kandydatem na starostę jest Tomasz Stary. Proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania. Nie, 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 nie
Thank you.
informacyjną o rozdanie kart do głosowania. Jeszcze coś jest nie tak. To, że nie ma wszystkich razy. Tam siedzi pani Ewa i patrzy na zmoty. Nie mamy problemu. Na to skończymy. Dobra, to ile sobie z tym. Lej sobie za. Dzwonek musi zamontować. Proszę radnych o zajęcie miejsca na sali obrad. A oni nie słuchają. Nie ma. Jeszcze czekamy. Proszę wstąpić do głosowania, proszę zamykać.
precyzyjne liczenia i ustalenie wyników głosowania. Przedstawienie wyników głosowania.
Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru starosty opatowskiego 6 kadencji, sporządzony w dniu 21 roku przez Komisję Skrutacyjną wyłonioną na podstawie paragrafu 36 ust. 4 Statutu Powiatu Opatowskiego podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Opatowie 6 kadencji. Skład Komisji Skrutacyjnej: radny Kazimierz Szczuptek, radna Alicja Frejm, radny Maciej Wolański. Przed przystąpieniem do zadań, zgodnie z paragrafem 36 ust. 5 Statutu Powiatu Opatowskiego, wybrano ze swego grona przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, którym został Kazimierz Żółtek. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co następuje. Pierwszy. Ustawowy skład Rady stanowi 17 radnych. Punkt drugi. Pierwszej sesji Rady Powiatu Opatowskiego 6 kadencji uczestniczy 17 radnych. Punkt trzeci. Przygotowano 17 kart do głosowania opatrzonych Rady zgodnie z liczbą radnych, którzy podpisali listę obecności. Punkt czwarty. Wydano 17 kart do głosowania. Pozostało niewydanych 0 kart do głosowania. Punkt piąty. Do wyboru na starostę opatowskiego zgodnie z artykułem 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 995 z późniejszymi zmianami, zgłoszono pana Tomasza Stańka. Punkt szósty. W głosowaniu tajnym uczestniczyło poprzez wrzucenie do urny kart do głosowania 17 radnych. Komisja Skrutacyjna po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Punkt pierwszy. Punkt siódmy, przepraszam. Wyjęto 17 kart ważnych. Punkt ósmy. Wyjęto 0 kart nieważnych. Punkt dziewiąty. Na kandydata Tomasza Stańka oddano następującą liczbę głosów. 17 głosów ważnych, w tym 11 za. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej dokończy swoją formułę i potem ja Rady Powiatów w Opatowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru starosty opatowskiego 6 kadencji. Na podstawie artykułu 12 punkt 2, artykuł 27 ust. 1 i 2, artykuł 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw 2018 roku, pozycja 995 z późniejszymi zmianami, w związku z artykułem 4 ust. 1 punkt 1 litera B ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1260 z późniejszymi zmianami oraz artykuł
73, paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 913 z późniejszymi zmianami oraz protokołu komisji skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyborów starosty opatowskiego uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wybór pana Tomasza Stańka na starostę opatowskiego szóstej kadencji. Paragraf 2. Punkt 1. Wybór powoduje powstanie stosunku pracy z wyboru w starostwie powiatowym w Opatowie. Paragraf punkt 2. Punkt 2. Warunki wynagrodzenia oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną ustalone odrębną uchwałą. Paragraf 3. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Gratuluję. Przystępujemy do realizacji punktu 11 porządku obrad dzisiejszej sesji. Wybór wicestarosty. Proszę pana starostę o przedstawienie kandydatów. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na wicestarostę zaproponuję panią Małgorzatę Jalowską. Pani Małgorzata Jalowska posiada wyższe wykształcenie, jest z wykształcenia ekonomistą. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych, audytu do spraw jakości oraz kierunek rachunkowość i rewizja finansowa. Jest osobą przygotowaną do pełnienia tej funkcji. Była główną księgową w przeszłości. Obecnie jest kierownikiem placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ma doświadczenie również w pracy w szpitalu, gdzie przepracowała 14 lat. Dlatego bardzo proszę o poparcie tej kandydatury. Czy radna wyraża zgodę na kandydowanie? Wyraża. Dziękuję. Proszę komisję skrutacyjną o przystąpienie, przygotowanie list przystąpienie do głosowania, do przeprowadzenia głosowania. Thank you.
przewodniczącego komisji skrutacyjnej do przedstawienia zasad głosowania. Informacja o sposobie głosowania na wicestarostwa. Głosując za wyborem kandydata staje się znaki w kartce oznaczonej słowem za pod nazwiskiem kandydata. Głosując przeciwko wyborom kandydata staje się znaki w kartce oznaczonej słowem nie pod nazwiskiem kandydata. Chcąc się wstrzymać od oddania głosu należy za w kartce oznaczonej słowem wstrzymuję się pod nazwiskiem kandydata. Postawienie znaku X więcej niż jednej kartce albo nie postawienie znaku X w żadnej kartce powoduje nieważność głosu. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje kandydat, który uzyskał więcej głosów za niż przeciw. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnych grup głosujących. Zaznacza się, że karty wyjęte z urny niesporządzone przez komisję skrutacyjną są kartami nieważnymi. Karty całkowicie przedarte komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Proszę o rozdanie kart do głosowania.
wszyscy radni oddali głos, poproszę komisję skrutacyjną o przystąpienie do liczenia głosów i ustalania wyników głosowania. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 5 statutu powiatu opatowskiego
Wybrano ze swego grona przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, którym został Kazimierz Szurczyk. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co następuje. Punkt pierwszy. Ustawowy skład Rady stanowi 17 radnych. Punkt drugi. W pierwszej sesji Rady Powiatu w Katowicach szóstej kadencji uczestniczy 17 radnych. Punkt trzeci. Przygotowano 17 kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady zgodnie z liczbą radnych, którzy podpisali listę obecności. Punkt czwarty. Wydano 17 kart do głosowania. Pozostało niewydanych 0 kart do głosowania. Punkt piąty. Do wyboru na wicestarostę zgodnie z artykułem 27.1.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, a według ustaw z 2018 roku, pozycja 995 z późniejszymi zmianami, na wniosek starosty ogłoszono panią Małgorzatę Jalowską. Punkt szósty. W głosowaniu tajnym uczestniczyło poprzez wrzucenie do urny kart do głosowania 17 radnych. Komisja Skrutacyjna po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Punkt pierwszy. Wyjęto 17 kart ważnych. Punkt drugi. Wyjęto 0 kart nieważnych. Punkt trzeci. Na kandydatkę Małgorzatę Jalowską oddano następującą liczbę głosów. 17 głosów ważnych, w tym za 11, przeciw 6, wstrzymało się od głosu 0 radnych. Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru wicestarosty szóstej kadencji. Na podstawie artykułu 12 punkt 2 i artykułu 27 ustęp 1 i 3 artykułu 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 995 z późniejszymi zmianami, w związku z artykułem 4 ustęp 1 punkt 1 litera b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1260 z późniejszymi zmianami, artykuł 73 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy w dzienniku ustaw z 2018 roku pozycja 917 przepraszam z późniejszymi zmianami oraz protokołu komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyboru wicestarostów uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wybór pani Małgorzaty Jalowskiej na wicestarostę szóstej kadencji. Paragraf 2. Wybór powoduje powstanie stosunków pracy z wyboru w starostwie powiatowym w Opatowie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się staroście opatowskiemu. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 12 porządku obrad. Wybór członków zarządu powiatu w Opatowie. Proszę przedstawienie starosty, przedstawienie kandydatów. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na członków zarządu powiatu opatowskiego proponuję pan radny Andrzej Gajek, pan Krzysztof Hajdukiewicz i pani Aneta Werońska.
to już koniec. Głosowanie będzie tajne. Proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Jeszcze? Wyrażymy zgodę. Czy zgodę wyrażają? Wyrażają zgodę. Proszę kandydatów o wyrażenie zgody. Wyrażam zgodę. Dobrze. Wyrażam zgodę. No fajnie. Proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie uchwały czy przeprowadzenie głosowania.
Tajnego na kartach opatrzonych pieczęcią
Rady Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat Andrzej Gajek, kandydat Krzysztof Dajkiewicz, kandydatka Aneta Perońska zgodnie z artykułem 27 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym uzyskali zwykłą większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady i zostali wybrani na członków zarządu w Krasnopatowie 6. kadencji. Podpisy członków komisji. Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie 6 kadencji. Na podstawie artykułu 12 punkt 2 i artykułu 27 ustęp 1 i 3 artykułu 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 995 z późniejszymi zmianami. W związku z artykułem 4 ustęp 1 punkt 1 litera b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1260 z późniejszymi zmianami. Artykuł 73, paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, kodeks pracy ogłoszony w dzienniku ustaw z 2018 roku, pozycja 913 z późniejszymi zmianami oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Opatowie. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wybór na członków Zarządu Powiatu w Opatowie 6 kadencji następujących osób. Pana Andrzeja Gajka, pana Krzysztofa Hajdukiewicza i pani Anety Perońskiej. Paragraf drugi. Członkami zarządu powiatu spoza rady nawiązuje się stosunek pracy z wyboru w starostwie powiatowym w Opatowie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się staroście opatowskiemu. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Gratuluję wszystkim. Teraz tak. Teraz przedostatni punkt ustalenia. Ale może, czy został ukonstytuowany władze powiatu, czy starosta chciałby zabrać głos? Tak. Zanim będziemy głosować. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu Grzegorzu, Panie Wójcie Andrzeju, Panie Komendancie Straży Pożarnej, Panie Komendancie Policji, witam serdecznie Państwa i Wy, drodzy mieszkańcy powiatu opatowskiego. Na pytanie, co teraz czuję? Oczywiście czuję radość, ale też ogromną odpowiedzialność i przede wszystkim to jest ta odpowiedzialność za przyszłość naszego powiatu. Dołożę wszelkich starań, aby ta przyszłość to był rozwój. Mówiłem już o poszczególnych punktach, czyli na pewno opieka medyczna, na pewno oświata, na pewno infrastruktura, ale przede wszystkim głównym celem naszej tutaj działalności będzie to, aby to miejsce było miejscem przyjaznym na ziemi dla nas.
i dla przyszłych pokoleń. Wszelkie działania będą ukierunkowane, aby nasze dzieci mogły po zdobyciu wykształcenia wrócić tu. Aby mogły wrócić i aby chciały wrócić. By to był ten wielki opatów, jak niegdyś, kiedy kwitły przedsiębiorstwa. Gdzie były miejsca pracy w sektorze produkcji. Będziemy razem z panem burmistrzem dbać o to, ale będziemy też dbać o zrównoważone. Będziemy współpracować ze wszystkimi gminami w naszym powiecie. Nie będziemy konkurować, ale będziemy współpracować. Chciałbym jeszcze szczególnie podziękować za obecność młodych ludzi z Młodej Prawicy. To wszystko, co robimy, to robimy, chłopcy, dla was. Żebyście mogli tutaj za 5-6 lat wrócić tak, jak my z panem burmistrzem wróciliśmy tutaj. Chciałbym podziękować też moim nauczycielom, którzy są tutaj też na sali, bo to jest wiedza, to jest przywiązanie do tej ziemi, którą wy też wszczepiliście. Moim rodzicom, mojej rodzinie, żonie, dzieciom za wytrwałość. Także, szanowni państwo, ten urząd też będzie otwarty dla was. Podchodźmy do siebie z większą empatią, ze zrozumieniem i z uśmiechem, a wtedy będzie żyło nam się naprawdę lepiej. Dziękuję bardzo. Punktu 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla starosty opatowskiego 6 kadencji. Głosowanie za wynagrodzeniem starosty jest głosowaniem jawnym, zwykłą większością głosów. Odczytam teraz projekt uchwały. Głosować będziemy oczywiście za pomocą terminali za, zielony, akceptacja, przeciw, czerwony, żółty, wstrzymuje się. Uchwała nr 1.51.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia staroście opatowskiemu 6 kadencji. Na podstawie artykułu 12 punkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 995 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 9 ustęp 2 i artykuł 36 ustęp 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 1260 z późniejszymi zmianami, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dziennik ustaw, pozycja 936, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się miesięczne wynagrodzenie staroście opatowskiemu panu Tomaszowi Stańkowi w następujących wysokości. Punkt pierwszy. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4700 zł. Punkt drugi. Dodatek funkcyjny w kwocie 1900 zł. Punkt trzeci. Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2640 zł. Punkt 4. Dodatek za wysługę lat w wysokości 16% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. To jest kwota 752 zł. Łączne wynagrodzenie wyniesie 9992 zł. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu w Opatowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest wynagrodzenie brutto. Czy ktoś chciałby się
zabrać głos w tej sprawie? Głosujemy. Dobrze, przystępujemy do głosowania. Teraz sprawdźmy to głosowanie. Wyniki głosowania zostały przedstawione na ekranie. W głosowaniu wzięło 17 radnych. 17 było za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały. Dziękuję. Przystępujemy teraz do ostatniego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji. Tutaj chciałbym przede wszystkim podziękować ustępującemu staroście Bogusławowi Włodarczykowi, członkom zarządu poprzedniej rady, radnym minionej piątej kadencji Rady Powiatu za pracę na rzecz powiatu. Prosiłbym o współpracę, bo jak pisał poeta, dla wspólnej korzyści i dobra swojego będziemy pracować jeden dla drugiego. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Miałem nie zabierać głosu, ale Pan Przewodniczący poprosił o współpracę. Powiem tak, że także na tej sesji udowodniliśmy, że nie zgłaszaliśmy swoich kandydatów. Ja tylko przypomnę skromnie, że na poprzedniej kadencji, piątej kadencji, pomimo tego, żeśmy mieli większość, opozycja zgłaszała kandydatów także do funkcji starosty. Myśmy nie zgłaszali, gdyż pomimo tego, że w wyborach samorządowych jako partia uzyskaliśmy większą liczbę głosów, podział mandatów był taki, że mamy większą liczbę, uszanowaliśmy po prostu to, że 9 jest większe od 7. Nie zgłaszaliśmy kandydatów, wyrażaliśmy i wyrażamy pełną wolę współpracy dla dobra mieszkańców tego powiatu. Szanowni Państwo, my tu mieszkamy i będziemy mieszkać. My się stąd nie wyprowadzamy. Jeśli nam się wszystkim będzie żyło lepiej, to wszystkim nam będzie po prostu coraz lepiej. Jeszcze raz gratuluję wybranym radnym, gratuluję partii, która wygrała wybory, gratuluję radnym wybranym także z innego stowarzyszenia, gratuluję starości i wszystkim. Życzę, żebyśmy mieli satysfakcję ze wspólnie wykonywanych działań na rzecz mieszkańców powiatu i żeby mieszkańcy powiatu tą współpracę i nas także oceniali pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te słowa i deklaracje. O, jeszcze powiem. Ja bym chciał jeszcze swoją wdzięczność wyrazić dla pani przewodniczącej. Dziękuję. Porządek obrad został wyczerpany. Zakończyliśmy obrady. Dziękuję.